Chorzowska policja udostępniła dramatyczne nagranie z wypadku w chorzowie. 32-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj. W dłoni miała telefon, w uszach słuchawki szła wzdłuż torowiska. Nagle nie rozglądając się, skręciła wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Cudem uniknęła śmierci. Do wypadku doszło w zeszły piątek. Wczoraj policja udostępniła nagranie z monitoringu. Dramat rozegrał się po południu na torowisku przy przystanku chorzów AKS. Kobieta weszła bezpośrednio pod tramwaj linii 60. Na nagraniu widać, że wchodząc na torowisko nie rozejrzała się, czy nic nie jedzie. 32-latka z urazem głowy trafiła do szpitala. Podrącona kobieta nie była jedyną poszkodowaną w zdarzeniu. W wyniku awaryjnego hamowania ucierpiała też pasażerka tramwaju. 75-letnia mieszkanka chorzowa upadła i doznała urazu kręgosłupa oraz nogi.